I tam w kolejnym filmiku przypominam, że na moim kanale jest troszeczkę serii, nie za dużo ich jest, poświęconych typowo jednej marce. Zaczęło się od marki, w której mam ogromny sentyment, czyli serii poświęconej marce L'Artisan. Później była, jak dobrze pamiętam, marka Amouage. marka potem był wybór widza, wybór widzki, marka Montal. Później stwierdziłam, że marki te kameleonowe, czyli Olympic, Orchids, czyli Orchids oraz Lasz też przeznaczymy. To było w zasadzie wszystko w ramach marek niszowych. Lasza można generalnie tak przyjąć, natomiast ostatnio dołączyła do tego grona grupa, do tego, do tego grona, do tej grupy pierwsza marka mainstreamowa, seria poświęcona marce mainstreamowej, marką mainstreamową, którą tak mocno wyróżniam, jest marka Cartier. Pierwszy odcinek już jest, dodatkowo w zasadzie poświęcony zapachowi wiosennemu, także proszę, a propos perfumowego przewracania wiosny, Natomiast tak, jak mówię drugim Drugą serią była seria poświęcona Marce Amłaż. Tak naprawdę to jest taka marka, którą bardzo cenię, której nowości mnie ciekawią, chociaż mam wrażenie, że są już troszeczkę bardziej rozczarowujące. Lakony niezmiennie pięknie, pięknie wykonane. Wszystko na magnesu, tutaj akurat mamy jeden z tych nowych. Nie wiem, czy omawiam, Gi. Dance. Pięknie w ogóle wydane. Kolorystyka też jest w takim kolorze różowawym, jak Love Blasson, które mam, które bardzo lubię. I też są bardzo w moim stylu. I które mają pięknie pociągnięty motyw na w taki sposób bardziej elegancki, silniejszy. Perfumeryjny, niekoniecznie botaniczny, ale z jakąś taką aurą też realności również szlachetne. Natomiast ten, jego kolorystyka jest taka jest troszeczkę inny ten odcień różu. W ogóle odcień korka też widać, jest jeszcze inny niż w ogóle ta całość. Yy, I ten odcień, tamtym jest takim bardziej typowym różowym, ten jest takim trochę bardziej może przygaszonym, ale musiałabym tak postawić je, że tak powiem flakon-flakon, ale tak z pamięci, jak już sobie mocno zakodowałam Love Blossom mam po prostu bardzo długo. Ten zapach. Yy, Powiem szczerze, to jest w ogóle jedna z czterech nowości. Mamy ten morski, wrychnutą Lineage, chyba tak. Mamy ten dosyć cytrusowy, nie zrobiłam mi wrażenia, ten Sirch czy Serge oraz ten Purpose. I on, podobnie jak ten zapach, chyba dwa są. Quentina Bishe, czyli autora met i różnych klimatów, nie wiem, 683 encelad. Podejrzewam, że też dowiedziałam się, że Vetiver, tlarki są również. Essential Parfum była Imperial. Generalnie różne zapachy. Natomiast um, w Purpose czuć właściwie taką, taki trochę klimat w stronę Ganimet, ale zrób wolę Ganimet. Jakby takie zalążki, jakieś takie niuanse gdzieś tam można po prostu odnaleźć w różnych innych jego dziełach. Że mamy w 683, bardziej mineralnie w Ganimet, później tak pozmieniane by w tych wersjach ekstraktowych. Same wersje klasyczne też. Zmieniane akurat na gorsze. No i tak jak mówię, była imperia, też zostało zmieniona. Oczywiście, że mam też eksperymentu z Crucis, które mam, które bardzo lubię, Które nam jest takim efektem trochę różano-drzewnego ganimet. Opowiadałam kiedyś yy, pierwsze wrażenie kiedy przedstawiałam, jak miałam próbkę po zachwytach Ani Parasoli 10. Natomiast yy, u mnie to było tak dobry zapach jakościowy, ale jakoś takie nie wstrząsnęło. Natomiast przy kolejnej próbce i przy jeszcze kolejnej, chyba przy trzeciej, tak zaskoczyło, że w końcu skończyło się flakonikiem, ponieważ odpowiednie użycie tego eksperymentu dało efekt takiego wręcz różanego Ganymed i stwierdziłam, że muszę mieć, mam flakon, ale położyłam trochę i nie jestem do końca przekonana. Chyba widzę, że jednak te wszystkie zapachy, które coś mają z Ganymed, cały czas jednak dochodzę do wniosku, że najbliższym jest Ganymed klasyczny, ale w tej dawnej wersji. Ale wracając do tego zapachu, jak testowałam Cztery próbki z tych nowych, to ten faktycznie w takim pierwszym zetknięciu wydał mi się najbardziej dla mnie. A w ogóle tak wracając do serii Amouage, to jest playlista i na przykład ostatnio wracałam trochę ponownych wrażeń, jak to teraz do Bracken. Mam flakon Bracken, mam flakon, flakon Love Blossom, który też pokazywałam. mamy Under, który bardzo lubię. Opus 10 w dawnej wersji. Styczność z innymi zapachami miałam yy, dużą. Przewijały się flakony Amouage albo decanty, nie decanty. Próbki tak jak mówię, z tych ostatnich, czterech nowych wspomnianych. Guidance, Lineage, jak dobrze wymawiam, Purpose, czy Purpose oraz Search, Search. Największe wrażenie takie początkowe przy zrobił na mnie Guidance, czyli ten oto zapach. Kolorystyka flakonu bardzo ładna. Ciekawie to wygląda, że ten korek ma inny odcień Ale wszystko w takiej dosyć stonowanej, kolorystyce. On jest taki bardziej nude. I w ogóle to jest tak pięknie wydane. Zaraz pokażę. Muszę powiedzieć, że chyba aż tak ładnie wydanego, amorza nie widziałam. W sensie, bardzo niezwykle Meander mam całe to opakowanie, ale tutaj ma bardzo ładną szkatułę, taką powiedzmy. Pudełko szkatułę w takim kolorze, takiego ładnego odcienia szarości. Takiego ciekawego, unikalnego odcienia szarości. Szary to jest w ogóle bardzo ciekawy kolor. I piękna jest też taka, obwoluta, nie obwoluta, nieobwoluta, jakaś taka um, okładka na to wszystko, taka jeszcze dodatkowa Zaraz to wszystko pokażę, jak to jest pięknie wydane um, No jak to flakony damskie Amouage, to mamy jakiś tam jeden kolor Mamy te korki na magnes, tu mamy zawsze to coś błyszczącego, lekko miniącego się, ale w taki sposób stonowany Opowiadałam o różnych zapachach, wracam do różnych zapachów. Myślę, że można sobie na tej liście sporo takich filmów, a odszukać. Zawsze podobało mi się, że w większości przypadków te zapachy były bardzo mocne parametrowo że ciekawie się rozwijały te flakony damskie, <kluzny> zawsze mi się te flakoniki podobały. Reflection, o nim dużo opowiadałam miałam piękny zapach na wiosnę. Frezje z magnoliami na sposób taki bardzo orzeźwiony, świeży, przestrzenny, bardzo kobiecy. Moją mamę też namówiłam na refleksję, ma flakonik. Yy, powiem tak. Yy, jeżeli chodzi o te Kitas, <grytas> przechodzę, zmieniam co chwilę skacze i spodobał mi się w tych testach czterech próbek. Spodobał się, uznałam go za taki urokliwy, ładny. Czy na flakon? Urokliwy, ładny, taki wdzięczny ciągający, zmieniający się, dobrego perfumiarza. Chociaż te rozmiany niektórych zapachów kładzionych już trochę zniechęcają, natomiast yy, ewidentnie próbkowo taki po prostu iście urokliwy, taki po prostu śliczny, uroczy, no ta urokliwość, taka wd taki wdzięczny, yy, zmieniający się, jakieś takie migotliwości. Jak go teraz tak rozkładam na czynniki pierwsze, faktycznie on ma w sobie dużo uroku przy małych ilościach, przy, przy, przy trochę mocniejszej aplikacji. Ukazał już takie rzeczy, które mniej mi na przykład pasują. Już zadziałał sandałowiec i jego takie nie do końca w moim stylu ujęcie. Jest owocowość, jest ona faktycznie najmocniej zaznaczona taką gruszkowością. Jest słody, czy jest taki motyw w pewnym momencie, że ta gruszka jest taka trochę świeża, trochę słodka, trochę w tle coś korzennego, takie trochę jakby ciasto w tle. Gdzieś tam sobie ten sandałowiec, no tam sobie trochę krąży, niekoniecznie mi z nim po drodze. Natomiast dołącza faktycznie jakaś taka nuta, że jest w pewnym taki gruszkowo-orzechowy. Pewnie taki trochę krem z orzechów, z takim niuansem owocowo-gruszkowym. Na zasadzie, że ta gruszka jest taka słodka, a jednocześnie ma coś takiego przełamanego. Trochę jakiegoś takiego połączenia kwiaty, nie wiem, jaśmin z gruszką, coś takiego jeszcze też tam się kołacze. Ten sandałowiec, teraz musiałam spauzować i sprawdzić, byłam tak, na skórze na włosach. chciałam po sprawdzać, jak to się po czasie pozmieniało. Więc... Ym, to orzeźwienie w postaci takiej gruszki trochę skontrastowanej na skórze. Na włosach bardzo dużo takiej słodyczy, takiego efektu słodkich orzechów. Wydaje mi się, że istnieje duże ryzyko, że przy mocnej aplikacji, przy jakichś wysokich temperaturach, przy słońcu, może wydać się trochę, może zbyt mdły. Może tutaj trzeba by było czegoś jeszcze innego, bo jednak to są takie nuty. Które mogą już zahaczać o takie przeładowanie i już taką problematyczność na sadzie mdłości. Bo no mamy orzech sandałowy, takie skoniki kremowe, słodkie, gruszka, może jednak jakiś y, inny owoc tutaj y, y, lepiej by się sprawdził. Y, gruszka zależy. Gruszka w perfumach potrafi być i bardzo świeża, i w ogóle pozbawiona słodyczy. Nawet być taką gorzką gruszką potrafi, gdyby to było tak. Tutaj jest jednak tak trochę. Ta słodycz, gruszka nie potrafi zdjąć jakby całościowego tego efektu, nie stanie nawet na skórze aż tak mocno tego skontrastować. Natomiast po testach y, takich trochę dalszych purpose, właśnie też autora y, tego samego, czyli Quentina Bisha, co Angidans, y, powiem tak, tam jest taki aspekt trochę może kuchenny, jakiś taki laurowy, nielaurowy i bardzo szybko można zapach skreślić. Natomiast yy, radziłabym posprawdzać więcej razy, posprawdzać po czasie, bo w momencie, kiedy się pojawiają takie kwestie, takie bardziej stylu yy, tego ciekawego stylu ganimet, to jest na przykład dużo lepiej, jak ta, właściwie ta, yy, ten początek uleci. Także ja go bardzo szybko skreśliłam, później przy ponownych testach uświadomiłam sobie, że jemu trzeba dać szansę, ale ogólnie uważam, że Purpose czy lepsze są na skórę męską. To jest taki yy, zapach, dla miłośników, klimatów, tak dalej, który jednak wceluje się lepiej w skórę męską, z tym swoim przełamaniem początkowym. Zwłaszcza, bo jakby ja nie widzę tego przełamania na sobie, ale nie przeszkadzałoby mi taka, jakiś taki motyw laurowości, nielaurowości, jako niuans na samym początku w przypadku użycia na męską skórę. Tak wydane. I zaraz jeszcze pokażę, jak to w środku jest to, w tym kolorze takiej ładnej szarości. Nie wiem, czy mi się uda pokazać. No, uda, nie uda. Zobaczymy No chyba aż mi się tak nie uda Ale ładny jest ten odcień szarości Chociaż podejrzewam, że nasz jest jeszcze ładniejszy Tak to jest z tyłu oznaczane Są takie trochę jakby żłobienia i one mają O-man Tylko widać chyba O Chyba O widać Także dziękuję za uwagę. Dajcie znać, jak tam u Was z marką Amłaż? Czy komuś się udało poznać coś z tych nowych czterech? No nutami. notami, ale np. przy wyszło, że <laughs> efekt jest zupełnie inny niż by się można było spodziewać po nutach. Flakonik Linaż, czy nasz, nie wiem jak to wymawiać, bardzo urokliwie wygląda, bardzo ładny kolor mu dobrali. I może pod kątem nut nie pasował, ale pod kątem efektu, takiej trochę kremowości nadmorskiej, jakiś w takich klimatów, to. Taki odcień, jest, trochę powiedzmy, Jakieś takie miętowo. turkusowe raczej, nie, może bardziej miętowo odcień, ładny, ładny odcień. Inny jest to odcień na przykład niż kolor meander, który jest takim też dosyć taki takiej kolorystyczny, ale właśnie jest jednak różnica w kolorystyce Gideon z kontra Love Blasom i które mam, i meander, które mam, kontra Lina Ashton i nasz, które widziałam akurat na żywo w perfumerii. Także ym, to tyle. Dajcie znać, co tam z Amoasz znacie, co lubicie. Może, yy, może kogoś akurat zainteresuje sobie, wrócić do tych wcześniejszych filmów nośnych na mojej playliście. Yy, dajcie znać, czy ktoś w ogóle zagląda, yy, na przykład wraca do tych playlist poświęconych marek, markom. Larty przypomnę: Amoasz, Montal, Olympic Orchis, i chyba jeszcze -logis, i mamy teraz markę mainstreamową Cartier